Ogromne gratulacje. Zakupiliście w końcu wymarzoną działkę. Tak, kupiliśmy działkę, słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać, aż pokażę w ogóle tę działkę. No tak, będziemy stawiać tam dom. Planujemy na razie wszystko, trwają rozmowy, jaki metraż, co na działce i no, to jest naprawdę jest ogrom pracy, ja wiem, ale jestem totalnie wkręcona w ten temat, no bo to będzie takie już nasze i to przede wszystkim dla dzieciaków robimy, bo to oni zawsze prosili, mama, chcemy swoje pokoje, więc już mamy ten metraż, mamy tę działkę, za 2 tygodnie będą kosić trawę. No i myślę, że tak za 2 miesiące ekipa będzie wchodzić z budową. Wow, jak to brzmi. Czyli wy już macie projekt? Mamy wstępny projekt, nad którym teraz będziemy pracować, będziemy go dopieszczać, bo tutaj jest po prostu burza mózgu i każdy ma 5 groszy swoje do wsadzenia i chce coś po swojemu zrobić, więc gdzieś tam musimy znaleźć złoty środek. Zastanawia mnie... Ale będzie boho. Będzie boho, będzie w stylu boho. Będzie trochę drewna. No marzą mi się okiennice i mam nadzieję, że moja projektantka to zaakceptuje, bo to jest moje marzenie. Mój kontrakt też od zawsze pamięta, że wie, że jak dom, to muszą być okiennice. I chcemy postawić dom kanadyjski, bo bardzo szybko się go stawia, a bardzo jest zachwalany też. Bardzo szybko się go buduje, jest bardzo ciepłym domem, więc jest też oszczędnym. Na czym też nam zależy, bo umówmy się, to są duże koszta postawić taką hawirkę. Macie jakiś taki górny budżet, którego nie chcecie przekroczyć? Choć wiadomo, że i tak pewnie przekroczycie, bo tak zawsze jest. Wiadomo, że mamy, ale no staramy się gdzieś tam no, trzymać te finanse w ryzach, żeby nie przekroczyć jednak. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jakby ja zaczynam dopiero stawiać kroki w tym temacie i mam obok siebie bardzo dużo osób, które już doświadczyły tego, I mogą mnie wesprzeć i pomóc, doradzić i pokierować jakby od czego zacząć, co dalej, bo ja kompletnie się na tym nie znam, więc byłam trochę przerażona ogromem pracy, ale no jak już zaczęliśmy, no to już tak coraz bardziej zaczynam być spokojna. A ile metrów ma mieć wasz dom? No mi się marzy 200 metrów, aczkolwiek nawet zastanawiam się na 250, ale no zobaczymy, bo to projektantka musi już rozplanować pokoje, bo jakby też bez przesady, tak? Każde dziecko ma mieć swój pokój, ale to nie chodzi o to, że mają mieć hall, pod którym będą biegać i grać w piłkę nożną. Tak, żeby wystarczyło do nauki, do odpoczynku, do jakiejś małej przyjemności. I tyle. No jednak tych pokoi trochę musi być. Ale będziecie brać kredyt? Nie pytam na ile. Mam nadzieję, że nie. Słuchaj, bo to jest tak, że ja od wielu lat i tutaj jakby będę mówić o tym otwarcie, od naprawdę wielu lat oszczędzam, bo postawiłam sobie cel, chcę postawić dom, chcę zbudować dom i tak po prostu idę do przodu i pnę i oszczędzam dużo, naprawdę oszczędzam. Nie jestem jakaś tam rozrzutna. No i nadszedł ten moment, kiedy stwierdziłam, że już mogę zakupić działkę. No to już jest jakiś pewien etap za mną, tak? No i teraz kolejny będzie.